Cześć, witajcie widzowie, z tej strony Michał, dzisiaj jest ze mną Patryk. Siemaneczko. Siemaneczko. No i dzisiaj znowu jesteśmy na wodorostach. Lecimy sobie już z rzeźniwami pomału. Ostatnio była wiosna radosna, a dzisiaj już pomału żniwujemy. Pierwszy kawałek pszenicy wjechałem sobie. Sąsiad tam orze u góry, bo zakupił Ta, normalnie. działeczkę. Ile sąsiad tam hektarów masz tak na oko? Nie wiem, ale 5 będzie. Jo, tam sąsiad jest, o, tam widzicie. Przyjebyśmy się pokazać widzom, nie No tam. to podejdziemy na koniec tego jakże ciekawego filmu. Jak widzicie, bajzonek daje radę. Skubany. Kubana. No. I tniemy sobie pszenicę dzisiaj pierwszy dzień. Jeszcze ogółem dzisiaj byłem pryskać sobie od rana soję, ale nie wziąłem ze sobą kamery i nie nagrałem. Ogółem tam 40 łapeczek widzieliście pod ostatnim filmem. Także dziękuję bardzo, mam nadzieję, że teraz też zostawicie łapkę w górę, bo to motywuje. Nie, bo nie ukrywam, że te 40 tak na początek, no może być, ale jakbyście mogli co jeszcze trochę więcej, tak o łapeczka, komentarze, coś tam zarzucić. Tam widziałem, że paru osobom się podobało, że wróciłem, bo pisali w komentarzach, że wreszcie i w ogóle. Także dziękuję widzowie, że nie zapominacie, że są ci jeszcze, którzy co pamiętają o mnie. Na pewno. Na pewno tak jest. Jeszcze sobie przełączę na styl, jak widzicie, przyczepa od sąsiada, co tam w ostatnim odcinku ją pożyczałem. ZTS-ik daje radę. Nie, to jest Zetor, a nie ZTS-ik. No, właśnie. Chciałoby się ZTS-ika, chciałoby się. Takiego 12-245. Tej kabince takiej fajnej. Nie ładne są takie kabiny, takie nie podobają mi się. Piękne są ZTS-y. Fuj. Jakieś 12-145 zapyzia, jak tu można jeździć w ogóle? Do. Ogółem Patryk w real life to ma takiego samego Zetora, tylko że na innych felgach trochę i inny obciążnik z przodu. A kolor w sumie prawie ten sam, inne naklejki też ma. Nie, bo tak, No. kolor to chyba by się zgadzały w sumie kolorystycznie, Na felgi jakie masz ten teraz w tym swoim? nie? No takie wisz, takie kremowe, też takie masz. 19 ton zestaw, ja pierniczę. Bez hamulcy podpinanej, no. To nie byłaby. Dymy? Dymy, normalnie. Ja sobie jeszcze fotkę zestawu A zrobię, że on bo teraz ten ładnie mi bluzdy się... skrzywił, cholera. Nie podoba mi się to. Ja się ładnie muszę ustawić, żeby ładna foto Już była. połowę tego mam pola zaronego, to zaraz to już pójdzie. Pójdzie? No, a ty już tam skończyłeś, czy nie? Czekaj, była chudów chyba nie włączyłem, ja pierdolę. A co ci skończyłem? Mucić? No. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedną twoją przyczepę myślę, że namucę na spokojnie. Ogółem teraz będziemy Matko Bosko, ale wymuszane było fory mordo. Mrejk namucu awaryjkami. Ja sobie ten, moją przyczepę sobie odczepię i niech sobie tak stoi, a twoją co nadmuchawę wrzucę i niech sobie dmucha już. A potem jeszcze muszę w hali miejsce zrobić. A Bison stoi z pewnym zbiornikiem na polu. Ty, ale wymierzyłem na tą moją przyczepę, bo ten prawie pewno nasypałem, a nawet nie wiedziałem, że już jest prawie pełna. Dobra, skręcamy sobie trochę, trzeba się zadać, choć brama jest dosyć duża, więc bez zadawania nawet można by było wjeżdżać. Taką dużą sobie zamontowałem, bo czemu by nie? Ile tam mam metrów? 6? Brama? Z 8. No. Ja mam 4, 5, nie, 5-metrową. 4, 4 chyba. I ciasna, nie? Ta. A jak widzicie na centymetry, to jest kurde piękne na tej polskiej gospodarce, że normalnie tak na centymetry się wszędzie przejeżdża. No się zależy. Zależy. Siniara jedno. Ja muszę postawić jakąś drugą bramę, taką większą. Jakiś tam wjazd z tyłu drogi, gdzie dobrze. Zależy też jakie kto ma, że tak powiem, zabudowane. Czy stare, czy No. nowe. Dajemy na pełnej. Gdzie taka mikrodmuchawa, zobaczymy jak tu sąsiada przyczepą zacapuje w nią, to ona pięknie na pół rozdymie ją. Dobra, uwa. Bo tu trzeba spojrzeć do tyłu i no. Szczęście sąsiad na tak prasę tu odczepił. Dobra, nie wiem co czepić, tak to czepiłem. Byle gdzie, nie? A. Uwa, czekaj, rewers. Terao, tak? Uwa, do tyłu.
Ej, sąsiad, chodź do mnie, przyjdź. Zaraz podlecę, sąsiad. Dobra. Teraz muszę dmuchawy przypilnować, także ludzie, widzimy się zaraz. Jak podlecę sobie do sąsiada, zaraz jesteśmy. Wracamy po krótkiej przerwie na reklamy. I także widzowie, tu jestem już po obiadku. Przyczepa wysypana. Sąsiad mnie woła, żebym przyszedł, to sobie przyjdę. No, najbliższy sąsiad do sąsiadów, bo skubów tu nie będę liczył jako sąsiadów. Tak to na takim wypiździaje wymieszkam. Sąsiad gdzieś tam będzie, tylko kurwa. Gdzie tu chłopa szukać? Patrz, ta tutaj takie bugory. Trzeba będzie to kiedyś kupić. Już porane wszystko u mnie prawie. O Boże. Ty, ale żeś to machnął już. No, ładnie idzie. Ja nie powiem, co robię. A tam, że tak długo szło, tam to pole słowałem po kukurydze, nie? No, żeś tą godzinkę. A tutaj? Tutaj to ludzik idzie. Jo, ludzik, arbuzik. Patrz, jeszcze sąsiad nie przejestrował, za granicy kupił jeszcze nie przejestrował. Tak, prosto. Patrz, ta 663 JD. 30. JD. Przez 8. No, jak widzicie, szybciej ja chodzę niż o noże. Gdyby się tylko dało, to bym wsiadł, bo chyba sąsiad nie wziął tego. Dobra, jakiś problem. Siedzonka nawet to nie teraz? To teraz? Kurwa. Poszedł. Dobra, to ja sąsiadowi dupy nie zawracam, tepam się do mojego fetora. Where is my fetor? Patrz, ta jeszcze się w sąsiadowych unikach potepałem. Dobra, jadziem fetorem z powrotem na pole. Poleci mucić. Zobaczymy, ile to wyjdzie tej pszenicy. Mam nadzieję, że tam przyczepka chociaż będzie. Tamtej mojej drewnianej na razie nie kipuję, bo muszę jeszcze porządek w hali zrobić, bo tak na spontanie w sumie wyszła taka akcja mucenie dzisiaj, a to i takie jedyne moje zboże, jakie mam, to w tym sezonie, no to tam się nie śpieszy mi. Sąsiad przyczep nie potrzebuje, bo on ma też tylko soję i kukurydzę w tym sezonie, to... Ale teraz brudę skrzyżuję przez ciebie, ja... Sąsiad nie potrzebuje przyczepy, także nie mam co się śpieszyć ze żniwami, to inaczej by było, jakby sąsiad by potrzebował, to już by tej przyczepy nie było. Jo, daleko nie ma dojeżdżenia, ale zawsze ta przyczepa to jak dwie moje, praktycznie. Względem pojemności oczywiście, bo względem stanu technicznego to nawet pół mojej to nie jest. Oczywiście. Co nie robię? Tak, ja mam chyba na pole do sąsiada chyba z pługiem. Czemu? Ja... No bo lagę dostałem, nie? O Boże. No... Nie będę może mówił. Nie będę mówił jak. A dziś, że z pola sąsiada to mogę jeszcze orać. Dobrze wiedzieć. Bo tak landy są ustawione. Pa, se dołożę, chłop, kurwa. Dobrze wiedzieć. 5 hektarów se dołożę. Ta, normalnie. Bizu napalimy znowu z kabli. Ej, kozak, to będę więcej pola niż miałem mieć. Kurwa. Podoba mi się. Na pług będzie wchodzony. Byłby lepiej. Skubany, dobra. Skubany nawet. Kurwa, no daję radę. O kurde, ale żem tutaj zacapował na tą przyczepę na pełnej, nie powiem co. Ogólnie pamiętajcie o łapce w górze i pamiętajcie o głosowaniu na najlepszy film dumny ze swojej roli. Rób w komentarzu oczywiście. Zapomniałem powiedzieć tego na początku odcinka i przypał. No teraz to już pewnie nikt nie ogląda, a chyba, że ktoś ogląda, to niech napisze hashtag dumny ze swojej roli w komentarzu i will be great. A jak ktoś nie wie, co znaczy will be great, to że będzie wspaniale. No, także no, nawrocik szybki, tutaj ciach, header do ziemi i łogi. No, jeszcze niewiele zostało w sumie, kurde, może z tą pracą w sumie lecisz do mnie mi to popresować, bo i tak nie będziesz miał co robić. Nie? Bo ty pracujesz sobie, czy tam ci presować? No, nie wiem. No, w sumie jak ty skończysz orkę, to ja akurat też skończę jakoś mucić, nie? I wysypywać to wszystko. To co? Mi zostały tak ze dwa zbiorniki do wymucenia, może trzy, nie? No. To ty akurat tak skończysz orać, to akurat byś przyjechał do mnie z pługiem, pógłbyś se u mnie odpiął i byś pracę zapiął i byś pojechał pracować, a ja bym sobie potem ładował i żeby to szybciej poszło. Rzuca się. Widział jaka sąsiedzka pomoc, czyli... Tylko żebym widział belę, gdzie są, nie? Bo nie widział tak średnio. Tak? No właśnie Patryk ma ten problem, że belę nie widzi, jak tam ktoś wie co, dlaczego, to może dać znać w komentarzu. Czyli widzimy się w dalszej części odcinka, jak Patryk przyjedzie na pomoc. Do zobaczenia później. Także jesteśmy po małej przerwie. Bizona już schowałem. Znaczy się schowałem jeszcze go, gdzie trzeba wydmuchać wszystko na zimę. Znaczy no nie na zimę, co ja pierdzielę. Co ja pierdzielę, Patryk? Co ja pierdzielę? Co ja będziesz jeszcze kościł, baranie? Dokładnie. Widzicie, sąsiad to jest pomocny człowiek.
No jak? Tutaj na Metaltechu było trochę więcej ziarna, ale już z Zetorkiem sobie cofnąłem. Do silosu wsypać. I silos jest na maksa wypełniony aż po brzegi. I zobaczymy, co to będzie. A pszenicę na razie sypiemy tutaj, bo się przyda może do kur trochę. I jeszcze na sprzedaż potem. Lepsza cena będzie, no. Do mojej hali. Dajcie znać w komentarzu, może uprawa. A w sumie teraz to już nikt nie ogląda pewnie. Ale tam, never No, mind. dobrze mówisz. Dobrze mówisz. Dobra, ja mnie nie przegadasz, bo mi. Dobra, dobra, to starczy. Starczy, nie? Znaczy tak myślałem właśnie. Family friendly content. Teraz wiem, co chodzi. Dobra, czekaj. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to wie, to chodzi o pieniądze. A nie, czekaj, bo to się jeszcze nie wyekipowało wszystko. Jeszcze nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Boże, GPS mi się w 60 włączył. Ja. Ojej. Dobra, czekaj, no tego Metaltecha gdzieś. Ej, ty po tego Metaltecha dzisiaj podlecisz, czy jutro? Nie wiem, na razie nie, bo jakoś w soję to przyjadę. Aha, no to chuj, to ja może prędzej wymusę soję. Ale jako w takim postaw, nie wiem, pod wiatę, nie, żeby wiesz tą. Dobra, niech ci będzie. No, przypa to, żeby nie stała na dworze. A u ciebie tak stoi na dworze. No i co, ale u mnie stoi. A u ciebie to jest innego. U ciebie są krowie, więc ja za to powietrzu. I gryzie. Tak? I też gnije, no, a u mnie nie ma nic. A ja nie wiedziałem, że to tak się dzieje. Na u mnie nawet psa nie ma nad tym. No. No jeszcze kury są. A od kur to taki gnój, widzisz. No, kurzy, gnój. Jo. Widzisz 60. Pomiot. 60 w gospodarstwie jeszcze coś robi oprócz paszowozu mieszania. Jeszcze jest przydatna do właśnie takich manewrów, cofania i tak dalej. Ja u siebie John Deere robię wszystko. Ma kormikiem tylko nawóz się i wapno. Jo, to. A chyba też się coś zmieniło. Co kupisz sobie? Ciężko się tym jedzie, ciężko. Drugiego jelenia co kupisz? Nie, ale wszystko tym robił. Wartre? Nie. Większy opis. Trzeba kupić z zimy, trzeba kupić, a nie tam. Wartre jakieś. Jo, sąsiad na kredyt już ma pół miliona kredytu, ale ziemi jeszcze sobie kupić. No i zimy trzeba kupić, widzimy, się kupuje, tak. Sąsiad ten nakupi tyle ziemi, ludzie, ja wam mówię, że ja nie będę miał co kupić. A zaraz nie będziesz miał co kupować, tak będzie. Co? A potem nie będę trzeba co kupować. No. I sąsiad będzie ten, jak się dorobi, to na takim samym arale będzie na przykład robił ciągnikiem 400 koni, co robił ciągnikiem 150 koni. No jak? To nie wiem, ile ten John Deere ma. Ten co ja mam? No. Co, 190 chyba, to wszystkiego. Czy 160? Ocie babka. Ażem dał, o motherfucker. Trochę trzeba tak niestety zrobić o tego, ale to ze względu na to, że farming jest głupi, to wiecie, o co chodzi. No jak? Dobra, takim oto pozytywnym akcentem, że farming jest głupi, będziemy kończyć ten jakże pozytywny odcinek z sąsiadem. No jak? Także mam nadzieję, że wam się odcineczek ludziska spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę, jakiś komentarz, tam subskrypcję, jeżeli ktoś nie subskrybuje i trzymajcie. A tak, przypominam o tym konkursie. No i o konkursie jeszcze tam link w komentarzu i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć, 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 cześć. Na piwno. Pożegnaj się, Patryk, no. No, na razie, cześć. Cześć.